Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, a czasem trochę więcej, które podbijają internet. Dzisiaj przeczytamy cały słownik. Już wiecie, że czwartek oznacza kolejną dawkę internetu, a w nim dużo nie trzeba, aby stać się gwiazdą. Co robi się z mleka? Joanna. Płatki śniadaniowe. Brawo! Jak już bierzesz udział w familiadzie, warto mieć jakąś wiedzę, bo ona później jest weryfikowana przy milionach widzów. W samym internecie ponad milion w 4 dni. Wiem, że to stres, chociaż samych informacji nigdy za wiele, stąd kolejne wyzwanie, którego podjął się Chris. Dla przypomnienia, to ten, który policzył do 100 tysięcy. Teraz przeczytał słownik za jednym razem. In this video, I'm gonna read the entire English dictionary. Aback, abacus, abaft, abalone, abandon. Abandoned. Abyss. Cała czynność trwała ponad 7,5 godziny, co przy wcześniejszym 40-godzinnym liczeniu może aż tak nie imponuje, ale tu też był kryzys. Na przykład po 5 godzinach i 16 minutach. Patrząc po jego minie, zaczyna już nie tylko wątpić w to wyzwanie, ale i swoje życie. Może pocieszy go to, że film po 20 dniach powoli zbliża się do miliona wyświetleń. Oczywiście można się przyczepić, że czyta słowa, a brakuje tu definicji. I właśnie dlatego niektórzy proponują to uzupełnienie jako kolejny challenge, ale on sam zapowiedział, że w kolejnym wyzwaniu policzy do 300 tysięcy. Czyli potrwa to grubo 60 godzin. Nie wiem, kto to obejrzy, no ale czekamy, Chris. Zunicini, Zulu. Jeżeli nie zaimponowała wam błyskotliwa odpowiedź w familiadzie, czy czytanie słownika, może będzie nim nowy rekord Guinnessa w strykaniu palcami w minutę japońskiego studenta Satoyoki Fujimiri. Wiem, że czekaliście na coś spektakularnego, no ale nawet w tym możecie być najlepsi na świecie. Tak, dziwnie to wygląda. Jedni patrzą na niego jak na kolesia, który czeka w kolejce do toalety, pozostałym dosyć dwuznacznie się to kojarzy. Patrząc na jego minę, to naprawdę wielki wysiłek. I najgorsze, że w momencie szczytowania przerwała mu pani. Ale jaki jest wynik? 296 pstryknięć w minutę to 18 więcej od poprzedniego rekordu szwedzkiego studenta Jensena Gudmensena. I nie ma mowy o żadnym przekręcie, bo nad wszystkim czuwali inżynierowie dźwięku, którzy każde pstryknięcie oglądali w slow motion, aby upewnić się, że było przepisowe. Japończyk i Szwed w trakcie bicia rekordu byli studentami. Jak widzicie, podczas sesji można robić różne rzeczy, chociaż w trakcie rozmowy o pracę raczej nikomu nie zaimponujesz tym rekordem. Dlatego lepiej robić to, co Chris, czytać książki. Już jakiś czas temu stworzyłem film Jak oszukują kobiety. Pokazywałem w nim poradnik, jak dobrze pomalować piersi, aby były większe, lub jak malować swój brzuch, aby był smukły. Niektóre z nich przesadzają w tym odchudzaniu. Oczywiście faceci też muszą borykać się z mankamentami swojego wyglądu. Nie mówię tu o brzuchu, bo to urządzenie w internecie zna każdy. Mówię o łysieniu, w tym też można oszukiwać. I teraz czas na temat, który robi furorę w internecie. Jak zmienić swoją głowę z łysej na owłosioną? Jak osiągnąć taki efekt? To wcale nie jest takie trudne. Mam dla was sposób. Można przykleić sobie włosy, a dokładnie całą kępę włosów, którą następnie stylizujemy pod siebie i możemy się cieszyć grzywą niczym nastolatek. Ta metoda wcale nie jest taka świeża, bo jest rozwijana ponad 4 lata i można znaleźć masę filmów z podobnymi metamorfozami. Koszt to około 750 funtów, czyli jakieś 3750 zł. Drogo, ale oszczędzasz na fryzjerze, bo nie trzeba ich strzyc przez około 6 miesięcy, średnio tyle wytrzymują na głowie. Niby klej jest wodoodporny, ale nadal bałbym się, że odpadnie. Wszyscy pomyśleliby, że w basenie pływa zdechły szczur, a to tylko twoje włosy, które źle przykleiłeś. W komentarzach pod tych filmami jest masa próśb, aby zająć się Donaldem Trumpem, którego przeszczepione włosy nie wyglądają tak atrakcyjnie. Ktoś pytał, czy jeżeli ma włosiony tyłek, nie można przeszczepić całego płata z pół dupka i przyczepić na głowie. No, moim zdaniem nie trzeba tak radykalnie. I jak mówiłem przy kobietach, naturalność to podstawa, nawet przy łysieniu. Najlepiej obciąć się na łyso, no ale chyba, że tak bardzo ci się to nie podoba, to już wiesz, że jest taki sposób i możesz sobie je przykleić.
To tyle filmów w tym odcinku. Do nich linki znajdziesz w opisie. Zostaw lajka, nie zapomnij o tym. No i nowe osoby jak zawsze zapraszam do subskrypcji i oglądajmy filmy, które podbijają internet wspólnie. Pamiętajcie też o dzwonku, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Spotkajmy się na Facebooku, tam też można coś wygrać. W konkursie Co myśli Jasiek wygrywają Dawid Krawczyk. Gratuluję, odezwij się do mnie na Facebooku. Wy też tam wpadnijcie, a na YouTubie widzimy się już w sobotę.